z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Tyrlikowskiego. I wracamy do naszej rozmowy. Tomasz Terznikowski po tej stronie mikrofonu, a po tej samej stronie, tylko przy drugim mikrofonie, Marek Korodniczy, redaktor naczelny magazynu apokaliptycznego 44. Rozmawiamy o popkulturze i o tym, co się z nią dzieje i jak Kościół, także Jan Paweł II, próbował sobie z nią radzić i jak próbował ją wykorzystywać. Ja bym zaczął jednak od pytania takiego bardziej ogólnego. Czy jest katolicka popkultura? Albo szerzej chrześcijańska popkultura? Bo Gdzieś tak od XIX wieku, czyli od momentu, może trochę wcześniej, nawet do XVIII, od momentu kiedy kultura zaczęła się laicyzować. To jest nowe zjawisko, tak bym powiedział. Kultura zawsze była religijna. W Europie gdzieś od XVIII-XIX wieku zaczęła się robić świecka albo nawet antyreligijna, mhm. Nie, ale zaczęła świadomie ignorować to powiązanie słowa z religią. Pojawiły się natychmiast nurty literatury, filmu, piosenki, poezji. Katolickiej. Mhm. Lepsze, gorsze, to różnie bywało. Byli też nobliści literaci katolicy. François Mouriac jest tutaj takim znakomitym przykładem, czy no Bernanos, chyba George Bernanos chyba nie miał Nobla, ale też znakomity tak, tak. pisarz. Tak. A i niewątpliwie katolicki pisarz. Natomiast, czy w tej chwili możemy mówić o czymś takim, jak katolicka popkultura, albo chrześcijańska popkultura, bo to oczywiście jest czas ekumenizmu, w związku z tym te granice wyznaniowe odgrywają nieco, nieco mniejszą rolę, niż odgrywały jeszcze 100 lat temu. Chociaż na przykład Luis i Tolkien byli różnych wyznań, a w ich literaturze to nie jest tak istotne. Otóż moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak katolicka czy chrześcijańska popkultura, ponieważ popkultura jest, używając tutaj metafory Rafał Tychego pewnym matriksem, znaczy spójnym, spójną, spójnym potężnym programem silnikiem, który jakby jest silnikiem totalnym, prawda? I teraz o tyle popkultura jest popkulturą, pop o ile jest właśnie homogeniczna i o ile czerpie żywotne soki z różnych wydarzeń, z, różnych, jakby z tego targowiska idei, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, którym jest kultura właśnie egalitarna, demokratyczna i co jakiś czas w popkulturze pojawiają się pewne wątki, czy wręcz sposoby narracji charakterystyczne dla, 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 dla katolicyzmu czy dla chrześcijaństwa. Problem polega na tym, że one są automatycznie i bardzo szybko przejmowane przez, przez popkulturę i bądź to wyśmiewane, bądź to używane selektywnie do tego, żeby jakby umacniać Umacniać system, prawda? I my możemy mówić, że widać w kulturze masowej pewne ekspresje katolickie. No, żeby nie być gołosłownym, mamy prasę katolicką, czasami bardziej wyszukaną, czasami mniej wyszukaną, tygodnikową, miesięcznikową, kwartalnikową. Dalej, mamy programy telewizyjne, katolickie programy telewizyjne. Mamy nawet. Telewizje katolickie. Mamy różne jakby, wydarzenia, które s, należą do, do, do dziedziny e, kultury masowej. Tylko że e, problem z nimi polega na tym, że one są e, niestety w większości swojej e, mało efektywne. To znaczy, nie spełniają tego kryterium mas kultury masowej, która jest jej kryterium podstawowym, to znaczy kryterium dotarcia, kryterium skuteczności przekazu. I to jest jakby kolejny problem tego, o czym mówiliśmy wcześniej to znaczy tego, że kościół, również ludzie kościoła nie znajdują metody na to, żeby być skutecznymi w przestrzeni kultury masowej. Czy to jest zarzut? tego nie wiem, bo być może jest tak, że kultura masowa jest na tyle Totalna, na tyle również już przesączona tą strukturą grzechu czy grzechem społecznym, zdepersonalizowanym w pewien sposób, pewną, pewnym nawarstwieniem grzechu, który już osadził się w tych strukturach, w tym przypadku medialnych że jakby próba walki z nim czy podejmowania jakiegoś sporu jest skazana na klęskę, ale czy to znowu stawiając kolejne pytanie jest sytuacja, w której my powinniśmy być niezadowoleni jako katolicy, jako chrześcijanie? Myślę, że nie. Ja myślę wręcz odwrotnie, że my powinniśmy być z tego zadowoleni, dlatego że wtedy kontrast między dominującą kulturą, jaką jest popkultura, a tą solą, którą daje nam Ewangelia i na to papież bardzo mocno zwraca uwagę. Papież w wypowiedziach do ludzi, środków masowego przekazu, kładł potężny nacisk na aksjologię. Znaczy on mówił cały czas, odwołując się do katalogu zasad moralnych, które przyświecają człowiekowi, który pracuje w mediach. Prawda? I jak się weźmie poważnie to wszystko, co, co papież mówi, to raptem się okazuje, że pole działania, pole manewru dziennikarza katolickiego na przykład, jest niezwykle ograniczone w stosunku do środków, jakie daje mu dzisiaj y, y, technologia, na przykład, prawda? Pewna uczciwość, która. Jest fundamentem również w nauczaniu papieskim, w, 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 jeżeli chodzi o, o sferę nie wiem, dziennikarstwa właśnie jest tak wyśrubowana, jest tak, 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 tak niesamowicie trudna, prawda, że, że e, faktycznie jej realizacja jest pewnym heroizmem. Jest rzeczą, no, czy, prawda? powstaje, pamiętam pytanie, czy jest możliwe, tak? czy bo, jest właśnie. Bo, bo w świecie, w którym wszystko jest odbiciem wszystkiego, także informacje jest odbiciem innej informacji, wszystko jest interpretacją. Absolutnie wszystko. Nierzadko interpretacją, która ma się nie do faktu. Wystarczy się popatrzeć na życie polityczne, żeby wiedzieć. Albo na przykład na życie kościelne. Na, tak. na to, jak są opracowywane wypowiedzi biskupa na przykład. Jakiegoś, żeby potem się dobrze sprzedały w mediach. Więc, że czasami nie sposób dotrzeć do źródła. Tak. Po prostu czasami nie można dojść. A jak się nie dojdzie, no to w takim wypadku nie powinno się wypowiadać. Jak człowiek się nie wypowiada... To skazuje się siebie, ale też jest rację, które prezentuje na nieobecność w tym głównym nurcie. Albo na opinię innych. Albo, na opinii, albo skazuje się na opinię. <noise> tak, albo na pozostawia to opinii innym. W związku z tym, powiedzmy, no, tu jest ten problem. Um... bardzo, bardzo trudny. Do, ja myślę, że to też pojęcie inkulturacji tutaj można znowu sobie przywołać, bo co oznacza pojęcie inkulturacji? Inkulturacja z jednej strony zakłada um, wejście w pewną kulturę, nasycając ją. Ewangelią, tym Logosem, o którym mówiłeś wcześniej. E, to było możliwe właśnie w kulturach. E, 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 e. Autonomicznych, które jakby rozwijały się jakby z ograniczonym wpływem innych kultur, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kulturę masową, jakby sytuacja jest inna. Dalej idąc, inkulturacja, oprócz tego, że ma być kultura w myśl zasady inkulturacyjnej nasycana Ewangelią, to również sytuacja jest jakby w drugą stronę. To znaczy, papież piszący o inkulturacji pisze również, że. Dzieje się odwrotnie. To znaczy, że ta kultura, która jest, w którą inkulturowana jest Ewangelia, może również pomagać jakby ewangelizacji. Poprzez pewne unikatowe formy, które były dostępne tylko i wyłącznie w tej kulturze, którą miała ewangelizować. Znaczy, że może zachodzić relacja pewnej wzajemności tutaj. Jeżeli zobaczymy, że kultura masowa jest jednak kulturą wtórną, kulturą komentarzu, kulturą, która jest zapośredniczona, kulturą zawsze jakiegoś, jakiegoś medium tak, kulturą medium, to yy, yy, okaże się, że trudno jest znaleźć coś, co byłoby w niej wartościowe, co mogłoby w jakiś sposób ubogacać yy, Ewangelię. A co za tym idzie? Mamy do czynienia w takim razie tylko i wyłącznie z, z diktum, tylko z diktum, z, z, z jednej strony. Nie, nie mamy możliwości, trudno jest nam ewangelizować, bo, bo trzeba być precyzyjnym, jeżeli chodzi o te, o te definicje. Jeżeli inkulturacja oznacza to, o czym powiedziałem, to my nie, nie możemy zakładać, że, yy, że, że, że jakby tutaj następuje dialog. Wiedząc, jaka jest struktura mediów masowych, możemy powiedzieć tylko i wyłącznie, że tutaj mamy do czynienia z, 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 z jakby z ciągłym Czyli komunikatem. Można, można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z takim odwiecznym sporem chrześcijan o wartości kultury pogańskiej. Tylko że w tym przypadku nie ma sporu tak naprawdę, bo nie wiem, Tertulian spierał się w jakiejś formie z klemensem aleksandryjskim. Tertulian mówił, powinniśmy odrzucić to wszystko i wziąć tylko Ewangelię. Też nie odrzucał, żeby nie było żadnych tak, wątpliwości. Tak. Klemens mówił: że nie musimy wziąć to, co mamy, tradycję grecką, choćby. No, próbować ją przemienić. Wygrała ta linia w chrześcijaństwie. Niewątpliwie. Piotr Damiani i inni tak. próbowali to odrzucać, ale generalnie wygrała ta linia. Działamy w kulturze, w którą wchodzimy i bierzemy z niej to, co jest dobre przemieniamy to, żeby było jeszcze lepsze, w jakimś stopniu, Także ubogacamy naszą tradycję tym, co jest w tej kulturze dobre, bo pochodzące z natury, a nie z grzechu. Tak. Z tego, co mówisz, mam takie wrażenie, wynika, że z popkulturą to jest niemożliwe. To znaczy... No więc właśnie możemy... właśnie chciałbym tak właśnie zostawić z takim z takim że zaraz właśnie może, może jeszcze o tym powiem kilka słów, ale przedmiot słowo przepraszam. Nie, znaczy to, no, no, ta, takie mam wrażenie. Mówisz, że no, nie do końca jest to możliwe. Możemy wyłącznie, powiedziałem tak już zupełnie brutalnie, ochrzcić i to nawet nie kulturowo, Kulturę, tylko ludzi, którzy są z nią związani i próbować ich wyciągnąć tak. na zewnątrz, to, po to żeby, dać ja, żeby, żeby dać im... To nie jest wizja optymistyczna. Z premedytacją trochę kreślę y, y, obraz fatalistyczny, dlatego, że y, niestety nie mamy do czynienia z, z czymś, co łatwo y, przemienić, czy w ogóle y, y, myśleć o tym, że możemy się rzucać na, na tą rzeczywistość i mówić, my możemy ją y, zmieniać. Ale to z kolei byłoby sprzeczne y, y, z, z, z tym, co Kościół i nie tylko Kościół, i pewna y, y, prawda oczu, wieku nam mówi, że jesteśmy wolni, że możemy pewne rzeczy robić, pomimo tego, że stoi przed nami yy, 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 Goliat, tak? Jakby Dawid nie, nie, nie poszedłby na walkę z Goliatem, gdyby yy, nie miał cienia nadziei, że z nim wygra. Yy, wszyscy patrzyli i mówili, to jest niemożliwe. Jest niemożliwe. Dawid poszedł i zaciężył Goliata. O, o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że jest, jest pewna nadzieja i pewna wąska ścieżka, która może jednak prowadzić do tego, że nawet na pewnych rubieżach e, kultury masowej, e, w, w, w takich e, niszach, można byłoby powiedzieć, można dochodzić do sytuacji, które raptem zaczynają się uniwersalizować, s, pozwalają na to, żeby wejść do, e, do tego głównego obiegu i swoją siłą nawet pomimo kontekstu, który nam narzuca s, sposób rozumienia e, wszystkiego, być na no, tyle mocnym, że ten kontekst nie jest w stanie nawet tego ogarnąć. No, opowieści zdalne są takim przykładem. Można, można ich, tak, można ich, Tolkien na pewno też, jeżeli Tolkien chodzi o, 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 o Władcę Pierścieniu, pewną m, 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 świat, pewną narrację głęboko chrześcijańską, która jest w, w tej książce, ale chcę, chcę powiedzieć o pewnych formach, które sądzę w, w, są konieczne do tego, żeby można było w ogóle o czymś takim mówić, o pewnych warunkach, które, które, nieodzownych, żeby, żeby móc to robić. No raz przede wszystkim e, Trzeba wiedzieć. Jakby w jakim świecie się, się poruszamy? To znaczy, warto najlepiej jak to jest możliwie, możliwe poznać mechanizmy, które rządzą nie wiem, mediami masowymi, współczesną komunikacją społeczną itd., itd., jeżeli w ogóle bierzemy się do tego, żeby w niej uczestniczyć. Jeżeli jesteśmy artystami i to jest mój wielki zarzut pod adresem, tak jak chwilę mówiliśmy o tym, no, wobec również artystów chrześcijańskich, artystów katolickich itd., otóż oni przegrywają nie z tego powodu często, że są um, chrześcijanami czy są katolikami, oni przegrywają, dlatego że um, pewna um, nie wiem, technika, pewna um, umiejętność używania. Um, tego, co, wszystkiego, co się nazywa światem nie wiem, artystycznym, jest u nich niewielka, prawda? Nie jest tak, że potrafią wykorzystać te środki, które mają dane, łącznie z komputerami, nie, ze wszystkimi nowymi technologi technologiami, w taki sposób, żeby ich dzieła były przekonujące. Ale tak się. Ale tak się zdarza. Tak się zdarza, że zakres wiedzy na temat tego, czymś, co my robimy, w jaki sposób to robimy, jest wysoki, i wtedy jakby dyskusja z, z, z tego typu dziełami, dziełami sztuki, bywa utrudniona albo wręcz niemożliwa. No, wystarczy spojrzeć na, na Wojciecha Kilara, który w cichości pewnej tworzy swoje, 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 swoje prace, swoją muzykę. Ta muzyka dosięga właściwie wszystkich. Można ją również spotkać w mainstreamowych mediach, można jej wysłuchać e, e, całej. Można dalej posłuchać wywiadu z, ze skromnym e, kompozytorem, który w większości wywiadu będzie mówił o kościele katolickim i jego głębokim przeżyciu e, e, wiary. I to jest czyste. To jest czyste. Ale mamy do czynienia z wybitnym artystą. Człowiekiem, który nie chce korzystać z pewnych ułatwień, które daje też ja kultura masowa. Tylko tu jest dodatkowy problem. E, nie negując absolutnie czystości tak. przekazu mhm. Tego, co proponuje Wojciech Killer, To to jest też podane w kontekście. Otóż tak? to. Jest, ten zdywiat jest, jest. jest gdzieś. Jest. I no ja mówiłem o tym, że, że, że może czasem być tak, że ten przekaz potrafi łamać ten kontekst. Znaczy, w myśl potrafi, tej, tego, tego, też, tego Dawida też i Goliata, jest, też jest wpuszczany w jakimś celu. Znaczy, to, no to. jest jak gdyby spryt Matrixa popkultury, że on wpuszcza pewne tak, rzeczy, bo tak. są mu potrzebne. Ja? Prosta refleksja. Papież był obecny na ekranach telewizorów, ponieważ jego pielgrzymki budowały coś, co się nazywa wydarzeniami medialnymi. Wydarzenia medialne to jest coś, co telewizja uwielbia. I dla niej jest wszystko jedno, czy to jest papież, czy to jest Lady Diana, mhm. księżna Diana. Nie, nie ma dużej różnicy. No, to, to widz ewentualnie może to, to zrobić. Podobnie pewne poglądy są wpuszczane gdzieś, bo są potrzebne jako kontrapunkt dla innych poglądów. Mhm, mh. Ale też od razu wiadomo, jaki jest stosunek do nich. One są tak przedstawiane, żeby wyszły um, na gorsze. Więc tu, tu powiedziałbym, to, trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że albo wchodzimy i godzimy się na reguły mhm. do pewnego stopnia. No, zawsze pytanie, do jakiego stopnia. To jest niestety rozpoznanie bojem, w związku z tym łatwo można mhm. pójść za daleko. Albo decydujemy się na zejście do, całkiem świadomie, do katakum, czy do getta. Mhm. Czy jest tak? No, bez wątpienia tak jest, i mówię, o, o tym właśnie cała nasza wcześniejsza rozmowa była. Ja próbuję zastanowić się nad tym, co jednak zrobić można, to znaczy, co trzeba zrobić, żeby, żeby, tego żeby w ogóle funkcjonować. Zaraz tak. do tego wrócimy, zostańcie Państwo z nami. Naszym gościem jest Marek Chorodniczy, redaktor naczelny magazynu apokaliptycznego 44. No, jak Państwo słyszą, dobry znawca popkultury. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę wracamy. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Trykowskiego.